Cześć. W dzisiejszym materiale lecimy z tematem szpachlowania ścian gotową polimerową masą szpachlową, nakładania masy oraz wykładzania powierzchni za pomocą żylety. Jest to film dla osób chcących spróbować własnoręcznie wykończyć sobie własne mieszkanie. Zaczynamy od przygotowania masy poprzez wymieszanie wolnoodwrotowym mieszadłem. W zależności od wilgotności powietrza i temperatury możesz dolać trochę wody. Ja nakładam oryginalną, przemieszaną masę. Do nakładania masy na początek możesz zastosować zwykłą rączkę do wałka, wałek i teleskop, co ułatwi Ci nakładanie masy bez użycia drabiny. Ja użyłem wałka o szerokości 25 cm z danej firmy, wykonanego z nylonu. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, zostaw po sobie ślad, komentarz mile widziany. A jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górze. Lecimy dalej. Podzieliliśmy sobie ścianę na dwie części i zaczynamy nakładanie materiału niewielkimi polami, około 0,5 metra kwadratowego. W zależności od ilości nabranego na wałek materiału może to ulec zmianie. Staraj się nakładać masę podobnej grubości, nie przejmuj się na tym etapie równością struktury. Zrobisz to w późniejszym czasie. Kiedy już skończysz nakładanie materiału na wyznaczone pole, możesz przystąpić do wyrównywania struktury. Jak to zrobić? Po prostu wałkujesz pasami góra-dół, raz koło razu, całe pole do momentu, kiedy struktura na całości będzie podobna. Zdecydowanie lepiej jest robić to poprzek ściany. Ale bez użycia drabiny się nie obejdzie i nie jest to wygodne. Oczywiście możesz zrobić to pionowo, tak jak ja.
Kiedy struktura jest już wyrównana, możesz przystąpić do wygładzenia ściany. Są do tego specjalne pace do szpachli w różnych długościach, ale ja dla celów edukacyjnych wykonałem to zwykłą żyletą o szerokości 60 cm. Druga osoba w międzyczasie nakłada masowałkiem, a ja wygładzam. Jak widzisz, przykładam żyletek pod kątem 45 stopni do powierzchni ściany, równomiernie z wyczuciem dociska. Zaczynam od powierzchni niewygładzonej i ściągam w kierunku już wygładzonej. Czynność powtarzam do czasu, aż wszystkie nierówności zostaną zarównane. Zebrany materiał wrzucam do wiaderka.
powierzchnia gipsu jest zbyt sucha, musisz zmniejszyć pola. Po prostu nie nadąża z wydobywaniem powierzchni na czas. Wszystko zależy od warunków panujących na budowie i musisz na bieżąco kontrolować sytuację. Kiedy zakończysz wygładzać pierwszą powierzchnię, zazwyczaj jest to od narożnika do narożnika, przechodzisz dalej na kolejną ścianę. W moim przypadku na ścianie jest duże okno, szpachluję tylko duże powierzchnie, a glify zostawiam sobie na później. Z nimi jest najwięcej zabawy, może zastosować mniejszą pracę lub żletę, wedle uznania.
oczywiście wszystkie ściany zostały wcześniej przygotowane. Zostały wtopione taśmy fliselinowe, taśmy pokrewne roża wewnętrzne oraz zostały poszpachlowane wszystkie wkręty, zostały obsadzone narożniki i wyszpachlowane gipsem szpachlowym. Nakładanie masy finiszowej następuje po wykonaniu wszystkich poprzednich prac. Ze względu na jej przeznaczenie nie nadaje się do wyrównywania większych nierówności niż deklaruje producent. Thank you.
Pamiętaj łapce w górze. Jeśli nadal nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Thank you.
wskazówka dotycząca szlifowania. Ja do tego celu stosuję papiery ścierne, siatki o gradacji około 150-180. Do narożdży wewnętrznych kostki ścierne, trapezowe i zwykłe o gradacji 120-150. Wszystko zależy od czasu ścięcia materiału i jego twardości. Im dłużej będziesz czekał z wyszlifowaniem, tym twardszy staje się materiał. Jeśli warunki są sprzyjające, staram się wyszlifować na drugi lub trzeci dzień po wyszpachlowaniu.
usłyszenia.